się sklei. Ostatnio najgłośniej o MrBeastie było przez niedawny śmiertelny wypadek spowodowany przez jednego z jego klonów oraz sytuację z Titanem, którym miał płynąć, gdzie Jimmy dzięki swojej intuicji uniknął swojego końca w wodach oceanu. Jednak nawet po takich wydarzeniach wokół MrBeasta nie mogło być zbyt długiej ciszy, bo tym razem jego postać została wykorzystana przez 3 pajaców z TikToka. Ich ofiarą padli 8-letni fan MrBeasta, czyli Gabe, oraz jego ojciec, którzy spokojnie robili sobie zakupy w markecie. Pewnie kojarzycie te odcinki MrBeasta, jak daje komuś kartę kredytową i 60 sekund, aby nabrał w sklepie jak najwięcej rzeczy do koszyka i wtedy MrBeast opłaca tej osobie zakupy, więc pranksterzy zapewnili zafascynowanego swoim idolem chłopca, że pracują z MrBeastem oraz że to właśnie oni dwaj zostali wybrani do wzięcia udziału w jednym z jego challenge'ów, więc... No. I co wybrał? Karnet na Maca? Jak Pan Bóg przykazał, zaczęli pakować swój wózek darmowymi itemami, ale w międzyczasie te 3 parówy uciekły. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aha. 10 seconds, you got 20 more seconds. Serce małego koleżki zostało złamane, a jego marzenie o szansie od ulubionego twórcy legło w gruzach. It broke my heart because I thought my dreams were coming true. Jego... Kurwa, przez ten cholesterol ledwo mówi, stary. Ojciec napisał na Facebooku, że chłopiec się rozpłakał po ich ucieczce, co jest skurwysyńskie ze strony tych pranksterów. Napisał, że żartownie się wybrał. Kurwa, przepraszam. Nie, dobra, przesadziłem. Dobra, chciałem sobie żart z dziecka zrobić, przepraszam. W sumie nie powinienem tak robić. Odjebało mi. Przyjmuję to na klatę, przepraszam. Nie, bo być może jest chory. Ja też sam w sumie jestem gruby, bo jestem chory. No, to nie było okej. Okay. Jak jest jakaś zbiórka, żeby mu wpłacić na te zakupy, to wpłacę. To się źle poczułem teraz. Serio. Sorry. Brały go oraz Gabe'a, ponieważ chłopiec ma uszkodzony słuch i wkręcali im, że idealnie pasują do odcinka MrBeasta, bo Jimmy lubi pomagać potrzebującym. Niedługo potem, jak sprawa została nagłośniona w mediach przez ojca dziecka oraz dziennikarzy, społeczność miasta zdecydowała się pomóc rozczarowanemu chłopcu. Dzięki temu Gabe dostał m.in. kartę na zakupy o wartości $200, dzięki której chłopiec kupił sobie pistolety wodne i balony. I ludzie na poważnie przejęli się losem tego poszkodowanego dzieciaka i nagłośniali to wydarzenie, komentując posty z nim związane. Co ciekawe, to sam MrBeast trafił na ten temat, po czytaniu o sytuacji zainteresował się sprawą i postanowił namierzyć swojego fana. Udało mu się to zrobić, na chwilę obecną nie znamy szczegółów tej sytuacji, ale raczej MrBeast mu wynagrodzi to, że dał się wkręcić, że bierze udział w jego odcinku. Atmosfera tam na pewno będzie jeszcze długo płomienna, a skoro jesteśmy przy płomieniach, to przejdziemy do Call of Dragons, czyli najnowszej gry fantasy. Całość jest oparta o fantastyczne lore, pełne ciekawych stworzeń, gdzie możecie rekrutować elfickie panny, potężne i pobierajcie grę. Teraz mam dla was nowy segment plotkarski główny. Żeby chodzić na strzelnicę z własną bronią, wystarczy pozwolenie do celów kolekcjonerskich. Takie pozwolenie można wyrobić będąc karanem chyba 100% od 40 dnia. No to spoko, online. A mogę zostać żołnierzem, czy nie? W sumie, jak mnie by teraz wezwali na jakąś... Ja nigdy nie byłem na tej takiej kurwa kontroli wojskowej, czy coś takiego. Nie dostałem nigdy wezwania. A może dlatego, że mieszkałem za granicą. Może dlatego, że mam podwójne obywatelstwo. Jakby przyszli i powiedzieli... Czy chce pan służyć Polsce? Bym powiedział NEIN! I bym pokazał kurwa dowód niemiecki, kurwa. Elo. No. Powinieneś się na tą komisję? Nie wezwali mnie nigdy. No. A przebiegniesz 5 km z 30-kilogramowym plecakiem? Kurwa, tak się zastanawiam, czy bez plecaka przebiegnę. A jaki muszę czas zrobić? Ile mam na to? Z godziny? Mogę autem pojechać? Stary, pielęgniarka ci będzie jaja macać na komisji. A. Jak się zapisać na komisję? Wojskową. Dobra, już mam. Te, to fajne. Gówno newsów. Polarz Gen Z zapowiedziała coś mega grubego. A jak będzie stara i gruba, to co z tego?
Ja nie jestem wymagający. A potem dlaczego jestem prawiczkiem? Trzeba się imać każdej okazji, stary. Podobnie możemy spodziewać się kręcenia koła fortuny w drugą stronę. Kolejny news jest o złomku, bo okazało się, że to jest krętacz i oszukał swoją widzkę, która wygrała u niego samochód rok temu. I dziewczyna dodzwoniła się do studia na ostatnim cage'u, żeby zapytać się Josefa, co z jej wygraną. Rok temu zapewne pamiętasz sytuację, kiedy przy promowaniu jakiejś tam swojej płyty... We club marshal? To jeszcze lepiej. Miłość do ojczyzny i do drugiego mężczyzny, tak bym powiedział. Na komisji wojskowej. No. Takie ogólnie motto powinno być w wojsku, stary. Zrobiłeś akcję, że podczas live na Instagramie rozdawałeś samochód. Co ty mówisz? Co? Co powiedziałem? Co? Że powiedziałem? Prawda? No tak, ale to miało być na live przekazane, ten live do tej pory nie został wykonany, więc to nie ma sensu. I chłop momentalnie obstrał nachy, zaczął ją przegadywać, zagłuszać, co sama dziewczyna też wyłapała. Ej, bez kitu, i robię to, i wiesz, gdzie ci przekażę te auto? Przy siedzibie, przy siedzibie kurwa, bez kitu, słyszysz dobra, teraz? Dobra, ale daj mi najpierw dokończyć. Jeszcze się wysprzęglił, że ten cały samochód, który prawdopodobnie jest jakimś złomem, nie ma wykupionego ubezpieczenia. Szczerze mówiąc, tobie Joseph nie wierzę, liczę na... No dobra, ale to mówię, tak powiem, że dotrzyma słowa. Reżyserkę bym prosił o zapisanie numeru telefonu. Tylko ubezpieczenie się skończyło. Mam nadzieję, że tam chłopaki po programie go dopilnowali, żeby jednak jej dostarczył ten samochód. I na koniec biedna Hania jest przybita po wizycie u lekarza. I żeby zbudować napięcie, to o tym wszystkim widzowie dowiecie się w poniedziałkowym filmie. Więc koniecznie zmasakrujcie ten przycisk subskrypcji i pierdolnijcie w dzwonka, aby nie pominąć tego, co stało się Hani. Ze spekulacji twitterowych ekspertów mamy potencjalnie ciążę z Freezem, więc dowiemy się w poniedziałek i dobrze, że w poniedziałek, bo jakbyśmy kurwa mieli czekać do wtorku Hania, to ja bym nie wytrzymał już wtedy. Teraz mam dla was aferkę z YouTube'em, ponieważ platforma rozpoczęła walkę z wtyczką Adblock. Całkiem niedawno Google odwaliło grubą manianę, bo według raportu wyszło na to, że 80% reklam, które wyświetlali od 2020 roku, łamały ich własny regulamin. Jak to pójdzie dalej i te statystyki zostaną udowodnione Google'owi, to reklamodawcy będą żądać zwrotu kasy za swoje reklamy i Google potencjalnie straci setki miliardów dolarów. Sytuacja sprawiła też, że sporo reklamodawców boi się teraz wykupywać reklamy na YouTubie. Niedługo YouTuberzy będą jeść, kurwa, suchy chleb z wodą. Natomiast YouTube wszystkiemu zaprzeczył, stwierdzili, że raport został źle obliczony, ale przyniósł swoje efekty, bo YouTube po kilkunastu latach wprowadził ograniczenie do oglądania filmów z adblockiem. Według jednego ze screenów, po trzech obejrzanych filmach z wtyczką, odtwarzacz zostanie zablokowany. Osobiście, jako twórca, propsuję taki ruch. Nie żebym umywał rączki, że te 5-6 lat temu to ja na YouTube'a nie wchodziłem, kurwa, bez adblocka, ale te 23 zł miesięcznie na YouTube premium, żeby nie mieć reklam, pobierać filmy, czy puszczać je w tle, to nie jest dużo, tym bardziej jak dobrze wam się spędza czas na tej platformie. Jedni nie są zadowoleni z tej decyzji i już knują sposoby, jak to można ominąć. Ja restartując router, żeby oglądać nielimitowane filmy. Powodzenia, oni nawet nie znają większości adblockerów, a inni uważają, że powinni to wprowadzić już dawno temu. Serio? Props dla YouTube'a. Jak zależy ci na twórcach, których oglądasz, powinieneś to propsować. YouTube jest darmowy przez reklamy, twórcy dostają pieniądze przez reklamy. Jak nie chcesz reklam, to przestań być dusi groszem i zapłać te 23 zł za YouTube Premium. Daj znać w komentarzu, co ty o tym myślisz. W jednym z ostatnich odcinków poruszałem kwestię walki Marka Zuckerberga oraz Elona Muska. Elon się chwali chodzeniem na treningi, więc gdzieś to mamy na horyzoncie. A wszystko zaczęło się od... Odnośnie adblocka, słuchajcie. Są dwie sprawy. Uważam, że każdy ma rację. Bo tak, z jednej strony nie powinieneś wymagać od żadnej firmy, że będzie robić coś dla ciebie za darmo, bo ty też nie chciałbyś pracować za darmo. No, czyli jeśli masz restaurację, no to chcesz, żeby ludzie, którzy przychodzili i korzystali z tej restauracji, płacili za to jedzenie. I analogicznie jest na YouTubie. Jeśli YouTube to jest platforma, która za darmo, bo za darmo możesz rzucać tam treści, a możesz je jeszcze zmonetyzować, oferuje ci taką usługę, a z drugiej strony za darmo oferuje ci możliwość oglądania filmów, które zostały wrzucone przez inną osobę,
no to kurwa, jak się wyświetli reklamka, to powinieneś ją zobaczyć, nie? Jeśli nie chcesz oglądać tych reklam, kup sobie YouTube Premium. Ale i analogicznie z każdym innym serwisem, czy to jest Onet, czy to jest Wykop, czy to jest, nie wiem, Weszło, czy to jest Spider's Web, czy to jest Wirtualna Polska. Tylko, że doszło do takiej sytuacji, w której tak. Pojawiła się jedna reklama i część osób powiedziało: chuj, nie chcę reklam. I zainstalowała Adblocka. I oni zobaczyli, że kurwa, wyświetlamy mniej reklam. To dorzućmy drugą reklamę. I już były dwie reklamy. I więcej osób powiedziało: a to chuj, to dam Adblocka, bo się nie da oglądać. I prawda jest taka, że teraz wszystkie strony, czy nawet filmy na YouTubie, polegają na tym, że jest reklama kurwa co 10 sekund. Bo tak, jeśli 90% powiedzmy osób ma Adblocka, to te 10% osób musi jakby kurwa wyrobić normę tych 100%, nie? Rozumiecie, co chodzi? I to tak się zapętliło w ten sposób, że coraz więcej osób instalowało Adblocka, bo coraz więcej reklam było, a coraz więcej reklam było, bo coraz więcej osób miało Adblocka. I to jest kurwa taka niekończąca, kurwa never ending story. I teraz jak wejdziesz na jakąkolwiek kurwa stronę bez Adblocka, to ci kurwa 50 pop-upów wyskoczy, będziesz miał kurwa wszędzie, klikniesz w artykuł, ale wypierdoli cię na MediaMarkt. I autentycznie internetu nie da się przeglądać przez to. Serio, jakby autentycznie nie da się przeglądać internetu. Więc no, więc jeśli ja bym oglądał film jakiś tam, film X, że po prostu jakiś zwykły film i miałbym tam na 10 minut materiału 30-sekundową reklamę, to ja ją kurwa zobaczę, nie? To ja autentycznie ją zobaczę, nie mam problemu. Ale jeśli kurwa co 2 minuty mam kurwa reklamę, dwie reklamy, jedną 30-sekundową nie do pominięcia, a drugą dwuminutową, którą mogę pominąć po 15 sekundach, to kurwa nie możesz oglądać materiału. I powiem więcej, czasami masz telefon na przykład przygaszony, słuchasz sobie na słuchawkach, albo nie wiem, gdzieś tam telewizor i są kurwa reklamy, które trwają 30 minut i ty nie masz jak kurwa pilotem, czy nie masz jak tego, wiesz, wycofać i słuchasz kurwa reklam i słuchasz kurwa 15-minutowej reklamy. No kurwa, jakby trzeba znaleźć złoty balans. Ja jestem zwolennikiem tego, że zawsze kupowałem jakieś YouTube Premium. Ja miałem na YouTube Premium na dwóch kontach. Miałem na Nitro i miałem na Denitrozyniak. Płaciłem podwójnie za YouTube Premium, bo w zależności jak byłem zalogowany na live'ach, czy na jedno, czy na drugie konto, to wolałem wydać już 20 zł więcej, tylko po to, żeby na każdym koncie mieć YouTube Premium. Teraz niestety nie mam YouTube Premium, bo mi zblokowali wszystkie konta. Więc jakby ja nie czuję się w moralnej odpowiedzialności do tego, żeby oglądać reklamę co minutę, 40-sekundową, bo ja bym zapłacił te 25 zł, pomimo tego, że jakby YouTube zablokował mi taką możliwość, nie? Nawet jak chciałbym mu dać suba, to nie mogę. Rozumiesz? No. Cloud MMA. Więc to jest jakby problem. No. Ja płacę w lirach tureckich za YouTube Premium. Okej. Okay. Więc ja mówię tak. Ja płacę, zobaczcie, to nie jest tak, że jestem żyła jakaś. Ja owszem mam Adblocka na YouTube'a, ale to tylko dlatego, że nie mogę YouTube Premium kupić. Ja nie jestem żyła. Ja mam Netflixa, ja mam HBO, mam Viaplay, mam Kanał Plus, mam Spotify. Netflixa nie wiem, czy mówiłem, ale też mam. Ja mam kurwa subskrypcję na wszystkich tych stronach. Czy jest to wkurwiające, że to tyle wychodzi w skali miesiąca i ja bardziej uważam, że za, nie wiem, za 120 zł, powiedzmy, to jest już wygórowana kwota, powinien być jakiś serwis, że kupujesz tam subskrypcję, a DAZN jeszcze mam, bo tam box jest. Ostatnio na Kownackiego kupiłem, a przedtem Canelo tam oglądałem. Więc no, analogicznie mam jakiś Kanał Plus, kurwa, i oglądam, nie wiem, dwa mecze w miesiącu, albo mam Viaplay i oglądam jedno KSW w miesiącu, nie? I czasami tam chyba też mecze jakieś lecą, ale tam chyba Bundesliga leciała i Premier League, a tak nie za bardzo to oglądam. Czasami jakiś Manchester United, coś takiego zobaczyłem. No, powinno być tak, płacisz, nie wiem, 120 zł za coś i możesz, kurwa, i mieć Netflixa, i mieć Spotify, i to, i tamto, i chuj, niech oni się podzielą pieniędzmi. No. No. Na stronyku też za darmożkę. Ja akurat nie jestem osobą, która
wiesz, ja wychodzę z założenia i też jakby zachęcam, że jeśli ty chcesz coś oglądać, to znaczy, że to jest interesujący cię produkt. Więc masz za niego zapłacić. A takie strumyki czy jakieś inne rzeczy to jest kurwa dla ludzi, którzy wchodzą do sklepu, jedzą batonika i wychodzą. To jest kradzież po prostu. Więc tak, jeśli cię na coś nie stać, bo mnie nie wiem, mnie nie stać na Bugatti. No nie stać mnie kurwa. Ale nie chodzę i nie wiem, i nie kradnę komuś kluczyków do samochodu, żeby sobie nim pojeździć, bo bardzo chcę. Więc jeśli chcesz coś zrobić, to za to zapłać. Jeśli cię nie stać, nie chcesz tego zrobić czy coś, to nie konsumuj tego produktu. I tyle. No. Przesadzasz z tym porównaniem? Nie. Dlaczego? Dlaczego uważasz, że prawa autorskie są mniej... że prawa autorskie można pogwałcić? Można oglądać filmy na torrentach, można oglądać seriale, kurwa, skrakowane, można grać w gry, kurwa, z torrentów i... A nie wiem, aplikacje od muzyki też jakoś skrakować, czy jakieś inne obejścia zrobić. To jest kradzież. Po co tak robić, skoro możesz za darmo? Ale to jest kradzież. Kurwa. To jest jak skakanie przez bramkę, kurwa, w metrze. Tylko prawda jest taka, że ty w internecie za te 30 zł, co płacisz za internet, to czujesz, że kurwa złapałeś Pana Boga za nogi. Jesteś bardzo sprytny, kurwa, bo kogoś okradasz z własności intelektualnej. A na koniec dnia zajebać coś ze sklepu, by było ci, kurwa, głupio, bo byś się bał, że cię znajdą. A w internecie mniej więcej czujesz się anonimowy. No. A pornosy premium oglądasz i walisz konia na piracie. Co ty mówisz forever w ogóle? A ty przed chwilą mówisz, że za autostradę nie płacisz. A to jest zupełnie inna sprawa. Ja uważam, że skandalem jest, kurwa, w Polsce płacenie za autostradę. I dobrze, że to znoszę. I to nawet nie jest tak, że ja nie chcę płacić za autostradę, tylko system opłat za autostradę jest tak skurwiały. System opłat za autostrady w Polsce jest tak skurwiały, jakieś etole, jakieś aplikacje. Ja nie chcę mieć gówna na telefonie. Rafał przesyła 4,88 zł. Byku pracuje w kopalni, kilometr pod ziemia. Mogę ci zalatwić zjazd w formie wycieczki. Dobra, ja wam wytłumaczę, jaki ja mam pogląd w tym temacie. Ja, kupując benzynę, płacę podatek drogowy. Kupując autokasko, kurwa, i jakieś 10 innych rzeczy, 10 innych akcyz i podatków. I w tym powinno być zawarte, i w tym powinno być, kurwa, zawarte to, że ta jebana droga, która jest zbudowana, kurwa, z moich pieniędzy, z twoich i, kurwa, ten, powinna być darmowa. Ale ja i tak bym za nią płacił. Bo to nie jest tak, kurwa, że nie wiem. Ja i tak bym za nią płacił. Ale... system jest tak ciężko spierdolony, że ja w momencie, kiedy wyszedł ten nowy etol, próbowałem pobrać aplikację, nie mogłem się zarejestrować, kurwa. Kazali mi zjeżdżać na stację benzynową, żeby było zgodnie z prawem w tych pierwszych, jak nie wiem, jak jest teraz, ale zjeżdżać, kurwa, na stację benzynową, brać taki, kurwa, kwit, zastanawiać się, którym wejściem, którym wjazdem wjechałem i którym będę zjeżdżał. A skąd ja mam, kurwa, wiedzieć, czy jak jadę do Zabrza, to będę zjeżdżał przez Gliwice, Sośnica, przez Katowice, kurwa, Wieliczka, czy przez twoją starą, kurwa, przez Duże S? Nie mam, kurwa, pojęcia. To nie jest na moje nerwy i nie jest to zrobione intuicyjnie. Za to, jak masz przejazd na A1, jak jedziesz do Gdańska oraz Katowice, Kraków, to jest to bardzo fajnie rozwiązane, bo tam przejeżdżasz, szczytuje ci blachy, otwiera się to gówno i jedziesz dalej. I ja, owszem, mam to wpisane do tego. Mam to wpisane do
do aplikacji w banku. I dla tych, co siedzą tutaj codziennie, to możecie wiedzieć, że wysłał mi Adam 50 zł tam, nie wiem, jakiś miesiąc temu, bo on do mnie zadzwonił i powiedział: ty, Sergiusz, byłem na czwórce, podpiąłem swoją kartę pod te czytanie blach, ale nie pobrało mi z konta. Czy masz ten samochód podpięty do siebie? Ja mówię: no mam. On mówi: no to wiszę ci 60 zł, czy tam 50 zł, bo przejechałem. Mówię: stary, jest mi to obojętne, jakby jest ok, jesteśmy ok. Ale on i tak się uparł i przesłał mi 50 zł, ten, który wygrałem dwójkę. Więc ja nie mam problemów de facto z płaceniem i omijam, kurwa, płacenie. Tylko system jest, kurwa, tak niewydolny, że oni nawet mandatu nie potrafią, kurwa, za to wystawić. A gdyby było łatwiejsze, to czemu ja mam, kurwa, kupować jakieś urządzenie, które automatycznie po GPS-ie będzie mi ściągać coś z karty? Co ja, kurwa, jestem? Więc no, jakby była, kurwa, jakaś winieta do kupienia, czy jakiś logicznie rozwiązany system, który się, kurwa, buguje, nie wiesza, to ja bym, kurwa, za to zapłacił. Jeszcze mam 15 zł, żeby za to zapłacić. Więc no. Rozumiesz? Przez to, że kopciłeś kiedyś trawę, masz problem z koncentracją? Ja nie paliłem zioła nigdy. Wrobel przesyła 4,88 zł. Pozdro. Pozdro. Czy jak paper się wiesza, to można na stronę oglądać? No nie powinieneś, stary. No. Poza tym, kiedy ostatni raz się jakiś paper wywieszało z fejmu? Na siódemce? Jest już 19, stary. Czy nawet 20, nie wiem, którą galę teraz organizują. Fejm się nie wiesza. Raz od tego czasu był przypadek, ja wiem, bo kiedyś rozmawiałem, że oni coś spierdolili i na dwóch pierwszych darmowych walkach coś się zwieszało, bo coś źle system wpił. Ale teraz ten system bardzo dobrze działa. Na Prime teraz, no ale Prime z innej technologii na przykład korzysta niż Fame. Nie wiem, czy nadal, ale oni korzystali z technologii satelitarnej, że wiesz, wysyłali to na satelitę i satelita to odbijała. Ten Fame ma zupełnie inny system, nie? Który nie wiesza. No. Ta piątka w szafce kogo była na hotelu, ha, 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 ha. Niesamowita jest jedna rzecz, że ja kiedyś zrobiłem IRL-a, i gracz powiedział: otwórz szufladę. Otworzyłem szufladę i tam było trochę zioła. Co prawda nie było to moje zioło, a nawet jeśli to jakby mam wyjebane, możecie sobie nawet myśleć, że to było moje zioło. Ale dla mnie dziwne jest to, że pośród, kurwa, tylu ludzi, którzy, kurwa, otwarcie jarają zioło, pokazują zioło, rapują o ziole, kurwa, chodzą wypierdoleni po krysztale, ja przynajmniej raz w tygodniu dostaję przypomnienie tego, co się działo na jakimś live, gdzie było 500 osób, kurwa, i graczom powiedział: otwórz szafkę. Niesamowite to jest. Więc no. Ja uważam, że skandalem jest przymus kupienia trzech różnych subskrypcji, żeby obejrzeć każdy mecz Barcy, bo bez piracenia się nie da inaczej. To akurat jest skandal. To ci przyznam rację. No. Cały sam pieramy i Google potencjalnie w dolarów YouTube'a nie wchodziłem. Jak zależy ci na to konkurencja dla Twittera, jeden z szefów Mety opisał projekt YouTube'a. Jak zależy ci na twórcach, których oglądasz, powinieneś to propsować. YouTube jest darmowy przez reklamę twórcy Marka Zuckerberga oraz... I w tym przypadku producenci nawet nie kryli się, że jest to konkurencja dla Twittera. Jeden z szefów Mety opisał projekt jako nasza odpowiedź na Twittera. I aplikacja oficjalnie wystartowała 2 dni temu. Pierwszy wpis należał oczywiście do Zuckerberga. Zróbmy to, witam na Threads. Jednak w Polsce my nie będziemy mieli dostępu do tej aplikacji. Threads pojawiło się w Stanach, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz 100 innych krajach, jednak z całkowitym pominięciem Unii Europejskiej. Wszystko przez ustawę o rynkach cyfrowych, który ma zwiększać konkurencyjność na europejskich rynkach przez uniemożliwianie wielkim koncernom nadużywania ich dominującej pozycji na rynku. Skomplikowanie to brzmiało, ale w skrócie nawet sama Meta nie wie, kiedy to może wejść do Europy. Jak chodzi o samą aplikację, ma ona naprawdę porównywalne działanie, jak i...
580, jest, wideo 5 minut, 2,5. Być kaszem via Instagram, no. Delayed, jest. Edit, no. Direct messaging, no, jest. Jinx stories, no, jest. Hashtags, no, jest. Taki wygląd do Twittera. Threads jest aplikacją opartą na konwersacjach tekstowych, gdzie użytkownicy będą mogli publikować posty o długości do 500 znaków, wliczając linki, zdjęcia i filmy. Zuckerberg wypowiedział się też o kierunku, w którym ma się rozwijać aplikacja. Celem jest utrzymanie przyjaznego charakteru rozwoju. Myślę, że to możliwe i wręcz może okazać się kluczem do sukcesu. To jest powód, dla którego Twitter nie osiągnął takiego sukcesu, jak powinien osiągać, ale my chcemy zrobić to inaczej. W kolejnym wpisie informuje on o ogromnej liczbie zalogowań, czyli 10 milionów w ciągu jedynie 7 godzin, a w dniu odpalenia aplikacji mówimy o 30 milionach. Pojawiły się też tam konta popularnych redakcji oraz twórców, takich jak MrBeast, który jako pierwszy wbił tam milion obserwujących jeszcze przed Markiem Zuckerbergiem, ponieważ Threads łączy się z waszym Instagramem oraz Facebookiem i w taki sposób twórcy mogą przenosić swoją publikę z jednej platformy na drugą. I z gigantyczną bazą miliardów użytkowników Mety, Threads jest bardzo poważną konkurencją dla Twittera. Na Twitterze natomiast mamy wysyp memów na temat konkurencji między tymi dwoma aplikacjami. Elon Musk w bardzo ciekawy sposób skomentował start konkurencyjnej platformy. Konkurencja jest w porządku, ale oszukiwanie nie. I tutaj sprawa zrobiła się grubsza, bo prawnik Elona Muska, czyli Alex Spiro, napisał pismo, w którym grozi pozwem w stronę Threads, ponieważ zatrudniają oni byłych pracowników Twittera i wykorzystują ich sekrety oraz statystyki, aby stworzyć dosłowną podróbkę tej platformy. Nie dość, że będą mieli walkę w oktagonie, no to jeszcze w sądzie. Ja standardowo będę czekał na rozwój wydarzeń i o wszystkim Cię poinformuję, więc subuj kanał i bądź na czasie. Słuchajcie, mam dla Was poradnik, jak zabić federację jeszcze zanim ona wystartuje. Wokół Cloud od samego początku wybuchła burza ze względu na to, że jest to praktycznie Hylik, ale pod inną nazwą. Właścicielka Cloud wręcz się chwaliła w wywiadach, jak sprytnie i szybko udało im się obejść przeszkodę w postaci blokady środków przez ABW z zarzutami o współpracę z kadrowym. Nie wiem, no my mieliśmy wrażenie, że nagle, nie wiem, wyrasta przed nami jakaś ogromna dziura i co mamy zrobić? Skoczyć do niej, się poddać? No nie, omijamy ją. Udało się bardzo szybko to zrobić, tak? No i pniemy się dalej do góry. I ostatnio zaczęli ogłaszać zawodników swojej karty. Mamy tam klasycznego Hyliga, czyli Najman, ojciec tego Patusa Denisa i wbrew wcześniejszym kontrowersjom, ogłoszenia zawodników były bardzo dobre i miały pozytywny odzew. Na gali mieli się też bić sportowcy takie jak Zbigniew Bartman, ale ogłoszenie Nikity kompletnie rozjechało widzów na łopatki. Jak wiecie, Nikita zdobyła sławę w internecie dzięki patostreamerowi Magikalowi, który dla sławy i donatów rozpijał swoją rodzinę i robił z nich kompletnych żuli na kamerze. Na transmisjach na żywo Nikita z Magikalem często spożywała alkohol, przez co z jej późniejszych opowieści rzekomo pękł jej żołądek. Tej pani, podziękujemy sobie! By the way, śmiesznie, że co chwilę waliła te szoty i zerowała alkohol, a później u Ferrariego płakała, że była zmuszana do picia i w ogóle biedna ona. Po ogłoszeniu Nikity na Cloud spadł ogromny hejt, tysiące widzów jednoznacznie stwierdziło, że promują patologię i teraz na pewno nie kupią pay-per-view. Blacksy udowodniła, że jest prawdziwą koneserką patologii. Ja jestem fanką dymów i patologii. Nawet na stories wydaje się być dumna ze swojej nowej zawodniczki. Z influencerów jej debiut skomentował krótko Multi, pisząc XD. Czy Zebo, nie chcę być tym, co psuje zabawę, ale o jakieś 2-3 tygodnie się spóźniliście. Już chyba Liza jest ciekawsza. Wiadomo, Nikita po... Wyślecie mi dzisiaj jakiegoś donata, czy nie? Czy nawet bilecik nie będzie kupiony? Ja dla was grałem na niedziałającym serwerze jeszcze w 100% przez 4 godziny. Okej, spoko, nie chcecie, to nie. Kopnięciu w dupę tucznika nakręcała ten sztuczny związek z ciosem, który... Kupił OnlyFansa Nikoli? Chyba nie. Ostatnio uciekł z walki. Ciekawe, co by tam robiła. Jakby założyła. Nie wiem, co ktoś musi robić na OnlyFansie, żebym go kupił. Bo tak czy tak to będzie w internecie. I to nawet nie jest tak, że o, nie chcesz zapłacić, to nie konsumuj. Tylko kurwa, że wy to wrzucacie na Twittera, tego się nie da nie zauważyć jakby, nie? No. Więc na jego temat też pojawiły się śmieszne tweety. Tylko uważajcie, bo... Czy Kasik bym kupił? Czy Honek kupić? No ja kupiłem parę OnlyFansów w życiu, tak żeby zobaczyć mniej więcej, nie? Więc no, ale jakby stwierdzam, że szkoda hajsu. Te Polki nic tam nie robią na tym OnlyFansie. Uniwersum lubią mnie wychodzić do walk. Co ciekawe, to Cloud odpowiedział na jeden wpis, który brzmi... Czy Kasik bym kupił? Kasik bym kupił. A miałem obejrzeć strzał w kolano. Każdy zasługuje na drugą szansę, zwłaszcza, że sport odmienił już niejedno życie. No na przykład Magikala to tak sport odmienił, że po swojej walce napisał swoją matkę kulami.
Odpowiedzią pojawiły się mocne wpisy widzów, dajcie walkę Trynkiewiczowi, może go też sport odmieni. Dziewczyna pojawiła się znikąd, celowo wbiła się do patologii, potem jak podłapała fame, to szybko zmiana narracji na pokrzywdzoną. Takich ludzi powinno się eliminować z internetu, a nie dawać im zarabiać. To jest tragiczny ruch wizerunkowy dla federacji, który... Dzięki Czesiek od wczoraj za podarowanie jednej subskrypcji Finowi. Dzięki. Hony kończy się, to pewnie będzie coraz ostrzej na OnlyFansie. A właśnie ostatnio byłem na jej Instagramie, bo byliśmy na... Bo na jakiś tam niby Audi wrzuciła, czy Audi wrzuciła i zesz, no. No nie wygląda jakby się kończyła, stary. Zasięgi coraz większe w porównaniu do, nie wiem, zobaczmy wcześniej. 22. Rozwija się bardziej. Ciekawe ile hajsu jest z OnlyFansa, jak już zaczęła pokazywać śledzika. Która dopiero zaczyna i nie wiem, może chodzi im o odwrócenie uwagi. 4 zł i 88 groszy. Przepraszam, dopiero wbiłem kumplu. Na start 77 nawet się nie załapałem. Nie ma problemu, stary. Od powiązań z czeczeńskim Hajligiem, czyli wzbudzenie kontrowersji, bo każdy będzie chciał zobaczyć, jak Nikita dostaje w łeb. Ja na przykład nie kupię pay-per-view, bo odrzuca mnie myśl, że moje 35 zł i 75 groszy na zachętę. Zasili federacji, dziękuję, która płaci Nikicie. Nawet sojusznicy Klauta negatywnie odebrali ogłoszenie jej walki, czyli na przykład szalony reporter, który nagrał ten odcinek z właścicielami Klaut MMA. Kurwa, wiedziałem, że jak się dzień zaczyna przebitą oponą i kontuzją, to będzie tylko gorzej. I Lexi mu mocno odpowiedziała, gorzej może być tylko jak ciebie ogłosimy. Szalony odpisał, jeśli po tym jak zakończy... 88 groszy. Hej. Kończyła się moja współpraca z Fame, uważasz, że nie będę pisał to, co mi się podoba, a tylko lizał dupę i przyklaskiwał federacji, to mnie z kimś mylisz. Ale ja tylko wyraziłem swoje zdanie, pisz sobie co chcesz, ja też będę. Szalony zlikował, że miał być jednym z zawodników i napisał, to może mnie nie ogłaszajcie, i Lexi odpisała, może nie. To tak... Świat alkoholim przesyła. Dziękuję bardzo, dziękuję tobie i poprzedniemu koledze też. Zdrówko wuja. Dzięki. Honey mówiła, że jak pracowała, to była młoda i głupia, teraz dalej za pieniądze pokazuje pieroga w internecie. A wolałbyś, żeby twoja dziewczyna była prostytutką, czy pokazywała śledzia w internecie? Bo wiesz, z jednej strony, jak jest prostytutką, to ci ją borują, tak? Ale z drugiej strony, w internecie więcej osób widzi tego pieroga, no ale ci jej nie borują. To są plusy i minusy. Wolałbym nie mieć dziewczyny. No. Kipoł dziewczęcy czy decyzja federacji? Przekonasz się. Szczerze to nie rozumiem tej reakcji Lexi, czy teraz wszyscy... Wyznawca prawa przesyła 4 zł i 88 groszy. Witam. Pana Sergiusza, rozumiem, że jest pan zapracowanym streamerem, ale czy mógłby pan obejrzeć ten poradnik i zrobić alert do na przykład subskrypcji? Myślę, że wniosło, by to fajną jakość na streama, przesyłam link. Link do YouTube. Zawodnicy Klauta muszą udawać, że są szczęśliwi i zadowoleni, bo Nikita walczy na tej samej gali co oni. A jak nie będą szczęśliwi, to dostaną lotkę z federacji? Dziwne. Słuchajcie, moi researcherzy dokopali się też do przeciwniczki Nikity. To będzie bardzo zawzięta walka. Że jeszcze dodadzą zasadę wyzerowania taterki przed walką, to już w ogóle będzie się działo. No albo jej dadzą... Nie no, biję się z Moniką Laskowską, już wam to powiedziałem, tak? Czemu mi nie wierzycie? Zlikowałem to jako pierwszy. Mam swojego człowieka w Klaut. Jakąś osobę z lepszym wizerunkiem, żeby po prostu widzowie jej kibicowali, albo dostanie kogoś na swoim poziomie patologii. Zastanawiająca jest też kwestia tego, że ta dziewczyna ponoć niedawno chciała popełnić... Czy zgodziłbym się na OnlyFans od Sandry? Kurwa, nie wiem. Myślę, że nie masz za dużo do gadania, jak ktoś chce coś zrobić. Jak ktoś chce OnlyFansa otworzyć, to sobie otwiera OnlyFansa, nie? Inna rzecz, czy ty to wspierasz i czy ci to przeszkadza. Jak tego nie wspierasz, czy ci to przeszkadza, to się najwyżej rozchodzisz z tą osobą. Ale kurwa, no jakby nie widzę możliwości, o nie, nie zrobisz tego, bo ci wpierdolę. To tak nie działa. No ja bym nie chciał, nie? Jakiegoś tam... Wardęga czy Nitro? Cysia czy pierożka? Nitro.
Katarina przesyła 19 zł i 50 groszy. Siema wuja. Siema. Siema Katarina. Więc no, ja bym nie chciał, no. Ale jakby to były, nie wiem, zdjęcia takie, że bikini i tyle, a nie jakieś, kurwa, wiesz, bicie śmietany ustami, to bym miał wyjebane. Taki content się, kurwa, na Instagramie przewijał u prawie wszystkich i nie wiem. To inaczej brzmi też, nie? Bo jak wrzucisz zdjęcie w bikini na ten, na Instagrama, to jesteś spicy hot girl, a jak wrzucisz takie na OnlyFans, jakby te same zdjęcia, to już jesteś kurwiskiem, nie? Ale jakby to też jest, to też jakby inaczej się o tym myśli, nie? W momencie, kiedy ktoś mówi, o, mam OnlyFans, to ludzie mówią, o kurwa, wsadza sobie ogórka do dupy. Ja pierdolę. Co za upadek człowieczeństwa. Więc no. Ja z jednej strony, kurwa, trochę podziwiam te dupy, które dosłownie nic nie pokazują na tym OnlyFansie, znaczy nic. Jakieś tam zdjęcie, kurwa, w bikini, czy w jakiejś koszulce, kurwa, uśmiechnięte. Jakby też się podziwiam pod tym względem, że potrafią, kurwa, doić pieniądze z ludzi, nie? No. Więc no. Ja normalnie dziewczynie pozwoli pokazywać pieroga. Nie dupy, tylko jebane szony niter. No ale kurwa, no zobacz, wejdziesz na Instagrama. To pewnie tu z 10 moich znajomych zaraz znajdziemy, które właśnie siedzą na plaży i kurwa, i trochę się wypinają dupką do tego. O. Julia Żugaj. Content dla dzieci. Czy robi coś złego? No nie, jest kurwa na wakacjach. Ale da się to spieniężyć, nie? Where so? No to akurat jest z dzieckiem. To jakby nie rozmawiajmy na temat OnlyFansa w takiej... Ten, Malik Montana. Fajny strój ma tutaj. Podobają mi się te spodnie. No, dobra, idziemy dalej. Fagata. Czy mogłaby to wrzucać na OnlyFansa? No mogłaby. Następnie Fagata. Ona akurat ma OnlyFansa. Patrycja Łuczanow. Czy mogłaby to wrzucić na OnlyFansa? Mógłby być na tym też... Na tym mógłby polegać też OnlyFans. I zresztą dużo polega na tym. Zuzia OnlyFansa. Paulina Kozłowska. No, zobaczmy, co ona tu wrzuca. Czy mogłaby takie zdjęcia wrzucać na OnlyFansa? No mogłaby. I wiesz, to jest analogiczna sytuacja. OnlyFans nie zawsze... Ona miała też kiedyś OnlyFans, ale już nie ma chyba, z tego co wiem. Drop azjatycki był. No. Czy Maggie Sivantos mogłaby to wrzucić na ten, do OnlyFansa? No mogłaby, tylko że ktoś jej dupę ukradł. Powinna się z rzecznikiem prasowym swoim skontaktować, czy tam z menadżerem, żeby zagadał do Kasi, żeby wspólny proces zrobili. O kradzież dupki. W sumie Miley co wrzuca na ten? Ona też jest cosplayerką, więc ona też mogłaby mieć OnlyFansa i cosplaye robić, nie? Więc no. W sumie tu nawet jakiś collab poszedł z Miss Honey. Z cosplayów z takich też można mieć OnlyFansa. Wiesz o co chodzi. Też mogłaby mieć OnlyFansa z takim contentem. No, tu nic nie ma. Więc no, wiesz, OnlyFans OnlyFansowi nie równy, że tak powiem, nie? Wszystkie teraz te dziewczyny pokazują, kurwa, te rzeczy i potem je zakładają. Mamiko, czy mogłaby mieć OnlyFansa z tym, co wrzuca na Instagrama? Nie mówię, że jakieś ten, mocniejsze zdjęcia. No mogłaby, nie? No. Monika Kociołek, czy z tym, co wrzuca, też da się skleić OnlyFansa? Jakieś reelsy, mieli reelsy i reelsy. No, no też można, nie? Więc no.
Rozumiecie, o co chodzi, nie? To chyba kwestie PR OnlyFans a TBH. Ludzie nawet nie wiedzą, co konkretnie, ale już się przyjęło, że jak OnlyFans to Sean. Więc no, analogicznie masz Shea. Ona chyba też tam nie pokazuje, nie wiem, cycków czy pieroga. I ten, tutaj czekaj. A, jestem podpięty! Przechodnik! Co? No, siomi stąd! Baba! Się wystraszył. Trzeba dupkę pokazuje, no ale pewnie w majtkach, nie? Pełnić samobójstwo, o czym powiedział Ferrari. Chłopio pomówił o być... Znaczy nie rozumiem ludzi, którzy kupują TOF-y, takie przegrywy dla mnie trochę, bo kupują zdjęcia influencerki, do której nigdy się nie zbliżą. No ale kurwa, no stary, no... Ale będzie 100 osób, które ci powie, że on nie rozumie, dlaczego mnie oglądasz, nie? Jak nigdy się do mnie nie zbliżysz. A jak się zbliżysz, to dostaniesz, kurwa, prawego łokcia. Czekaj, to co ten poznałeś, bo nie zrozumiał. Posłuchaj mnie. No. Wiecie, proszę. Być jakąś ptosią, kurwa, i ona zniknęła na kilka dni z internetu, bo nie wstawiła ani jednej rzeczy od kilku dni. I mogę wam powiedzieć tylko tyle, że odpoczywa sobie w bezpiecznym miejscu, bo chciała się targnąć na życie. A teraz wypchała się do freakfightowego świata, gdzie będzie wystawiona na dosyć sporą publikę, wydarzenia na żywo, konfrontujące pytania, ogromny stres, no tak jak no fuck logic. Warto też wspomnieć, że Lexi wypowiedziała się na przykład o Maji Staśko, że nie chce przyczynić się do jej promocji, ponieważ jest niebezpieczna i nie można dawać jej takiej dużej platformy. Nie chciałabym się przyczynić do promocji twojej osoby. Uważam, że jesteś niebezpieczną osobą i niebezpieczne było dawanie ci tak dużej platformy, biorąc też pod uwagę wiek moich obserwatorów. A teraz bierze do swojej federacji Nikitę. Z tyłu głowy było, że no jakaś federacja pewnie się na nią skusi, ale nie spodziewałem, że to Cloud aż tak się skurwi.